jeszcze mnóstwo punktów nierozstrzygniętych. Ale były to drobnostki, nad którymi nie zastanawiałam się jeszcze, bo też nie miałam czasu potem. Myślałam o rzeczy głównej. Szczególiki zaś zostawiałam do chwili, kiedy sama przekonam siebie o wszystkim. Niewiasto, Pan Bóg z Tobą, co Ciebie tutaj niesie? Co robisz sama wieczorną, słodną dobą? Straciłam przytomność umysłu. Kupiłam całą uwagę, żeby wszystko skojarzyć, o niczym nie zapomnieć. A serce tłukło się, tłukło tak, że z trudem oddychałam. Rzuć bojań, rozjaśnica. Co pan masz? Jaki zastaw? Srebrna papierośnica. I oto dotychczasową celność i odrętwienie wyrwała gorączkowa, nadzwyczajna, bezwładna chęć czynu. Miałam przed sobą rzecz najdomyślejszą. Ukraść się pierwszych. Nie mogłam zrozumieć, skąd wzięłam tyle przebiegłości. Zwłaszcza, że chwilami rozum jakby mi się mroczył, a własnego ciała nie czułam prawie wcale. Rzuć bojań, rozjaśnica, co pan masz? Jaki zastaw? Srebrna papierośnica. I gdyby nawet się wtedy zdarzyło tak, że wszystko, co do najdrobniejszych szczegółów miałam zaplanowane i przemyślane ostatecznie, tak, że nie mogło być już żadnych wątpliwości, to chyba wtedy odrzuciłabym to wszystko jako nonsens, potworność i niemożliwość. Rupi wiją za siewa, zasiewają, tak siewa, a dosyć, dosyć strachu. Nie siedzieć mnie w tym gmachu, nie dla mnie świat i szczęście. Rzuć bojaźń, rozjaśnica. Ale na klatce schodowej panowała zupełna cisza. Jakby wszyscy już spali. I oto już czwarte piętro. I drzwi, i to niezajęte mieszkanie naprzeciwko, a serce tłukło tak, że z trudem oddychałam. Cios spadł prosto na czaszkę, ostrzem i rozkładał całą górną część czoła, nie ma zdziwienia. Rzuć bojaźń, nie rozjaśnica. Co pan masz, jaki zastaw, srebrna papierośnica? Co pan masz, jaki zastaw? Cios spadł prosto na czaszkę, krzyknęła, lecz bardzo słabo i osunęła się na podłogę w pozycji siedzącej. Tak, że jeszcze zdążyłam podnieść obie ręce do głowy. Zapukałam ponownie, statecznie. Nie otwiera! Nie otwiera! To spadł prosto na czaszkę! Owszem! To spadł prosto na czaszkę! Jeszcze chwila i dało się słuchać odsuwanie rygla! Nie! Żebna papierośnica. Żebna papierośnica.